Leopard 1, pierwszy wariant wozu, powstał w czterech seriach produkcyjnych. Produkowany w latach 1965-1970 w liczbie 1845 egzemplarzy. Czołgi posiadały dwa podstawowe przyrządy celownicze. Pierwszym był teleskopowy celownik monookularowy Zeiss TZF-1A z powiększeniem razy 8, drugim stereoskopowy dalmierz celowniczy o powiększeniu razy 16 z bazą 1720 mm. Leopard 1A1 to modyfikacja przeprowadzona na wozach od pierwszej do czwartej serii, zrealizowana do 1974 roku. W pojazdach zamontowano stabilizator wieży i armaty, osłonę termoizolacyjną lufy, metalowe fartuchy powlekane gumą osłaniające górną część układu jezdnego. Wozy zostały dostosowane do pokonywania przeszkód wodnych po dnie. Leopard 1A1A1. Modyfikacja przeprowadzona na wozach Leopard 1A1 w latach 1975-1977, polegająca przede wszystkim na wzmocnieniu pancerza wieży poprzez dodanie do niej dodatkowych paneli pancernych, co zbliżyło odporność tego wariantu do fabrycznych pojazdów wersji A3. Masa całego czołgu wzrosła przez to do 42,4 tony. Leopard 1A1A2. Wozy te miały zainstalowany pasywny system celowniczo-obserwacyjny PZB-200. W jego skład wchodził wzmacniacz światła, kamera dostosowana do niskiego poziomu oświetlenia oraz monitory na stanowisku dowódcy i celowniczego. System ten w ramach modernizacji zamontowano również na pojazdach wariantów A2 i A3. Nosiły one wtedy pełne oznaczenie Leopard 1A2A2 i Leopard 1A3A2. Leopard 1A1A4 to wozy, które od 1986 roku wyposażone były w nowe radiostacje rodziny SEM-8090. Radiostacje te w ramach modernizacji zamontowano również w pojazdach wariantów A2 i A3. Nosiły one wtedy pełne oznaczenie Leopard 1A2A4 i Leopard 1A3A4. Leopard 1A1A3 to pojazdy, które w ramach modyfikacji otrzymały zarówno system PZB-200, jak i radiostację SEM-8090. Taki zestaw wyposażenia znajdował się również na pojazdach wariantów A2 i A3. Nosiły one wtedy pełne oznaczenie Leopard 1A2A2 i Leopard 1A3A2. Leopard 1A2 to seria 232 wozów piątej serii produkcyjnej, wyprodukowanych w latach 1972-1973. Wozy te posiadały fabrycznie pogrubiony pancerz wieży, aktywny przyrząd do jazdy nocnej zastąpiono pasywnym, ulepszono system chłodzenia oraz system ochrony przed skutkami użycia broni ABC. Leopard 1A3 to seria 130 wozów piątej serii produkcyjnej, wyprodukowana w 1973 roku. Pojazdy zostały wyposażone w nową, spawaną wieżę, wyposażoną w pancerz grodziowy w formie dwóch stalowych ścian oddzielonych komorą powietrzną. Niektóre źródła podają, że ta pusta przestrzeń została wypełniona polimerem nieokreślonego typu. Leopard 1A4 to seria 250 pojazdów szóstej serii produkcyjnej, powstała między sierpniem 1974 roku a marcem 1976. Podstawową różnicą w stosunku do wcześniejszej wersji było użycie systemu kierowania ogniem EMES-12A1, wyposażonego w cyfrowy przelicznik balistyczny. System powstał w oparciu o technologie przygotowywane dla Leoparda 2. Dodatkowo dowódca miał do dyspozycji stabilizowany panoramiczny przyrząd obserwacyjny Peri R12 z własnym kanałem obserwacji w podczerwieni i możliwością wskazywania celu działonowemu. Działonowy otrzymał stabilizowany optyczny celownik dalmierz systemu EMES-12A1 o powiększeniu od razy 8 do razy 16. Leopard 1A5 to modernizacja powstała jako odpowiedź na wprowadzenie do linii pojazdów trzeciej generacji. Zdeterminowana była dwoma aspektami, technicznym i ekonomicznym. Technologie zastosowane na wozach trzeciej generacji były na tyle przełomowe, że starsze wozy należało zmodernizować, by dać im szansę w starciu z nowszymi konstrukcjami.
Z perspektywy ekonomicznej natomiast niemożliwe okazało się być zastąpienie wszystkich starszych pojazdów nowymi wozami w satysfakcjonującym tempie. Stąd wynikła potrzeba utrzymania starszych wozów w linii równolegle z czołgami trzeciej generacji. Pojazdy powstawały jedynie na bazie wozów Leopard 1 A1A1 i dostarczone były od grudnia 1986 roku. Wyposażone były w system kierowania ogniem MS-18, powstały w oparciu o przygotowany dla Leoparda 2 system MS-15. W skład SKO wchodził stabilizowany główny celownik, wyposażony w kamerę termowizyjną oraz dalmierz laserowy. Pracę systemu wspierał komputer balistyczny. Zmodernizowano przyrząd obserwacyjny dowódcy oraz zainstalowano automat ładujący pochodzący z Leoparda 2. Leopard 1A6 to prototyp wersji wyposażonej w nowe działo Rheinmetalla o kalibrze 120 mm. Do prowadzenia ognia używano systemu kierowania ogniem EMS-18. Wieża miała wzmocniony pancerz poprzez dodanie paneli przednich i bocznych. Wprowadzenia modernizacji na szeroką skalę zaniechano ze względu na zbyt duże jej koszty, decydując się ostatecznie na wprowadzenie wariantu Leopard 1A5. Leopard 1BE to pojazd, który wchodził na wyposażenie Armii Belgijskiej od 1938 roku. Wszystkie wozy pochodziły z trzeciej i czwartej serii produkcyjnej. Od 1975 roku były wyposażone w urządzenie stabilizujące armatę oraz osłonę termiczną lufy. Cechą charakterystyczną belgijskich pojazdów był system kierowania ogniem sapka, którego działanie opisane jest w filmie, do którego link właśnie Wam się wyświetla. Ostatecznie na belgijskich wozach znalazły się trzy generacje tego systemu. Leopard 1NL to 468 egzemplarzy wozu dostarczonych dla armii holenderskiej w latach 1969-1972 i należały one do 4 i 5 serii produkcyjnej. Otrzymały amerykańskie środki łączności oraz holenderski system dostawiania zasłony dymnej. Karabiny maszynowe MG3 zastąpiły karabiny FN Mag. Leopard 1V to modernizacja holenderskich wozów, która polegała na zastosowaniu nowego systemu kierowania ogniem MS-12A3 AFSL, wzmocnieniu pancerza wieży, zamontowaniu fartuchów bocznych na gąsienicach oraz zamontowaniu osłony termicznej lufy. Leopard 1A5BE to prototyp pojazdu z ustawioną na podwoziu czołgu wieżą Cockerill C3105 uzbrojoną w armatę 105 mm. Pojazd wyposażony był w cyfrowy system kierowania ogniem, na który składał się panoramiczny przyrząd obserwacyjny dowódcy, celownik działu nowego, oba z termowizorami nowej generacji, system pracował w trybie Hunter-Killer lub nawet Killer-Killer. Wóz posiadał nowy system łączności, cyfrową mapę oraz możliwość implementacji BMS. Leopard 1A3TU to 77 wozów pochodzących z piątej serii produkcyjnej, dostarczonych w latach 1982-1984. Pojazdy, będące bazowymi wozami A3, zostały zmodernizowane poprzez otrzymanie systemu kierowania ogniem EMS-12A3 AFSL oraz wyposażone w system PZB-200. Na początku lat 90. zakupiono kolejne 150 pojazdów tego typu. Leopard 1GR to 106 pojazdów pochodzących z piątej serii produkcyjnej przeznaczonych dla Grecji, wyposażonych w standardzie analogicznym jak pojazdy tureckie. Leopard 1AS to wozy budowane dla Australii, pochodzące z piątej serii produkcyjnej i wyposażone w belgijski system kierowania ogniem sapka oraz dodatkowe wyposażenie tropikalne. Leopard 1C to pochodzące z piątej serii produkcyjnej wozy budowane na zamówienie Kanady, wyposażone w belgijski system kierowania ogniem sapka oraz system PZB-200. OF-40 MK1 to włoska modyfikacja licencyjnego Leoparda 1, zaprezentowana w 1980 roku. Przeprojektowano kadłub, nieznacznie zmieniając jego wymiary, tak, że pojazd był niższy i szerszy. Wóz wyposażono w osłonę termiczną lufy działa, zmodernizowano system chłodzenia i filtracji, przewidujący wykorzystanie pojazdu w warunkach pustynnych. Naprowadzanie działa w obu płaszczyznach gwarantował opracowany przez Otto Mellara system elektrohydrauliczny. W czołgu zastosowano system kierowania ogniem opracowany przez firmę Officine Galileo. Dowódca otrzymał niezależnie stabilizowany w obu płaszczyznach panoramiczny celownik dzienno-nocny VS-580B o powiększeniu razy 8, który umieszczono w opancerzonej głowicy zamontowanej na stropie wieży przed włazem dowódcy.
Działonowy posiadał celownik optyczny C-125 o powiększeniu razy 8 oraz sprzężony z nim dalmierz laserowy VAQ-33 o zasięgu od 400 do 10 tysięcy metrów. W takiej konfiguracji 18 pojazdów kupiły Zjednoczone Emiraty Arabskie. OF-40 MK2 to modernizacja, w której zastosowano system kierowania ogniem OG-14LR wyposażony w czujnik prędkości wiatru, temperatury prochu, temperatury otoczenia i rodzaju użytej amunicji. Dodatkowo współdziałał z nim układ stabilizacji uzbrojenia w dwóch płaszczyznach, a do obserwacji nocnej użyto zestawu z kamerą LLLTV umieszczoną nad armatą, który przekazuje obraz na monitory działonowego i dowódcy. W sprzyjających warunkach zestaw umożliwia nocną obserwację na odległość do około 2 km. Dowódca otrzymał stabilizowany w obu płaszczyznach dzienno-nocny celownik panoramiczny, a stanowisko działonowego dwa celowniki. Pierwszy z nich służy do strzelania z uzbrojenia głównego. Ma powiększenia razy 7 i razy 14 i zintegrowany jest z dalmierzem laserowym o zasięgu od 400 do 3,5 tysiąca metrów. Natomiast drugi celownik, typu teleskopowego, o powiększeniu razy 8, zamontowano współosiowo z armatą i wyposażono w siatkę umożliwiającą strzelanie z armaty oraz karabinu maszynowego. Nieznacznie wzmocniono opancerzenie wieży i jej czołowych części poprzez dodanie stalowych płyt spawanych. Pojazdy w tym standardzie otrzymały Zjednoczone Emiraty Arabskie w ilości 18 egzemplarzy. Do tego standardu dostosowano pojazdy zakupione w pierwszej transzy. OF-40-120 to pojazd ze zmodernizowanym podwoziem wyposażonym w silnik V10 o mocy 1000 koni mechanicznych. Na podwozie osadzono nową, wzorowaną na czołgu podstawowym C1 Ariete wieżę, uzbrojoną w armatę 120 mm firmy Otto Melara oraz cyfrowy system kierowania ogniem, który przetwarza informacje z dalmierza laserowego oraz innych czujników. Pojazd nie był produkowany seryjnie. W 2022 roku włoski koncern Leonardo zaprezentował modernizację Leoparda 1 dla armii brazylijskiej. Zakładała ona posadowienie na podwoziu czołgu wieży Hitfact 2 pochodzącej z włoskiego wozu wsparcia Centauro 2. Głównym uzbrojeniem pojazdu jest 120 mm armata Otto Melara 120-45 LRF wspierana przez nowoczesny system kierowania ogniem. Pojazd dodatkowo zyskałby możliwość używania amunicji programowalnej. Wieża dysponuje osłoną pancerną na poziomie Stanag 4 i jest lżejsza o 5 ton niż wieża Leoparda 1 A5. W 2024 roku grecka firma EODH we współpracy z belgijsko-hiszpańską Dumą i niemieckim KNDS zaprezentowała projekt Leoparda 1 Hel, który był modernizacją Leoparda 1 A5 z modułowym pakietem ulepszeń. Według EODH modernizacja została opracowana jako platforma systemu systemów, mająca na celu optymalizację wyników połączonych działań na wszystkich poziomach taktycznych, od poziomu plutonu po wyższe szczeble. Zmodernizowany Leopard może także współpracować z innymi pojazdami naziemnymi, powietrznymi i robotami, wykorzystując wiele sieci danych. Pojazd ma dysponować nowym zespołem napędowym o mocy 1000 koni mechanicznych oraz wzmocnionym zawieszeniem. Cyfrowy system kierowania ogniem opiera się na stabilizowanym celowniku głównym dla działonowego i w pełni stabilizowanym, niezależnym urządzeniu panoramicznym dla dowódcy, które jest zintegrowane ze zdalnym stanowiskiem uzbrojenia uzbrojonym w KM-M2 kalibru 12,7 mm. Celowniki strzelca i dowódcy obejmują kamerę termowizyjną dalekiego zasięgu, kamerę dzienną z ciągłym zoomem, cyfrowy dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celu, dynamiczny system odniesienia lufy, automatyczne śledzenie celu, siatka danych pogodowych, GPS i kompas. Leopard 1 Hel ma być w pełni cyfrową, sieciocentryczną platformą bojową z powszechnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ma mieć zapewnioną wielopoziomową łączność z jednostkami dowodzenia i różnymi systemami robotycznymi za pośrednictwem bezpiecznych, szybkich łączy danych. Ma umożliwić udostępnienie w czasie rzeczywistym sytuacji taktycznej dla połączonych operacji taktycznych na wszystkich poziomach, od żołnierza po poziom brygady. Zawiera system zarządzania polem bitwy wspomagany sztuczną inteligencją nowej generacji, który zmniejsza obciążenie pracą i umożliwia szybkie podejmowanie decyzji. W 2002 roku turecka firma Aselsan zaproponowała modernizację wozów znajdujących się na wyposażeniu tego kraju w oparciu o opracowany przez siebie system kierowania ogniem Volcan, dający pojazdom w zakresie celowania i prowadzenia ognia możliwości wozów trzeciej generacji.
Modernizacja rozpoczęła się w 2006 roku i zakończyła się w 2010 roku. Objęła 171 wozów, w większości zakupionych przez armię turecką w latach 90. pojazdów w wariantach A1 oraz A1A4. Leopard 1C2 to modernizacja kanadyjskich wozów C1, polegająca na zamontowaniu na istniejących pojazdach wieży z wariantu A5, przy czym pojazd otrzymał całkowicie nowy system kierowania ogniem. Na czołgu istnieje możliwość zamontowania dodatkowego pancerza ceramicznego Mexas M. Widoczny na zdjęciu pojazd to wóz, względem którego nie mamy żadnych pewnych informacji. Plotki sygnalizują, że ta konwersja mogła być propozycją wozu dla Malezji. Leopard Azul to eksperymentalny pojazd mający zbadać możliwość zmniejszenia szansy wykrycia wozu za pośrednictwem radaru, podczerwieni oraz narzędzi optycznych. Pojazd powstał w 1987 roku. Standardowy wóz nakryto dodatkową strukturą tak, by zmniejszyć liczbę załamań i kątów na kadłubie i wieży pojazdu. Dodatkowo pokryto go specjalną powłoką absorbującą falę radaru. Sygnaturę termiczną starano się zmniejszyć poprzez modyfikację układu wydechowego. Dodatkowo obniża ją fakt umieszczenia struktury w pewnym oddaleniu od pancerza zasadniczego. Leopard 1 Turm 3F to eksperymentalny pojazd oparty o zmodyfikowany, poszerzony kadłub Leoparda 1. Zasadniczą zmianę stanowiła wieża. Była ona uzbrojona w armatę L7, natomiast na jej dachu, na specjalnym wsporniku, ustawiono uzbrojenie pomocnicze w postaci działka 30 mm, było to działko HS831A oraz karabin maszynowy MG3 kaliber 7,62 mm. Co najciekawsze, armata w wieży została zamontowana na stałe, bez żadnych mechanizmów podnoszenia i naprowadzania. Celowanie odbywało się poprzez obrót i ruchy całej wieży, która była stabilizowana w trzech płaszczyznach. Za działanie stabilizacji całej wieży odpowiedzialny był dodatkowo silnik o mocy 100 koni mechanicznych. Pojazd, pomimo przejścia pozytywnie testów, nie został skierowany do produkcji jako zbyt skomplikowany technologicznie i drogi w produkcji. W 1983 roku amerykańskie konsorcjum rozpoczęło pracę nad pojazdem określanym jako Expeditionary Tank, który miał zastąpić w służbie czołgi lekkie M551 Sheridan. Jako jego uzbrojenie firma General Dynamics Land Systems opracowała niskoprofilową wieżę uzbrojoną w zewnętrzne zamontowaną armatę M68A1 kalibru 105 mm. Po odrzuceniu tego projektu General Dynamics zaproponował moduł wieżowy jako element modernizacji kilku czołgów. Jedna z propozycji dotyczyła Leoparda 1. Projekt pozostał tylko na papierze. W 1989 roku firma Royal Ordnance przedstawiła wariant rozwojowy popularnej armaty L7 kalibru 105 mm. Nowe działo, określono jako Improved Weapon System, miało wydłużoną lufę do długości 63,4 kalibrów oraz było zdolne do generowania większego ciśnienia w komorze nabojowej względem oryginału. Na potrzeby nowego systemu opracowano specjalną amunicję APF-SDS, zdolną do osiągania prędkości na poziomie 1420 m na sekundę. Egzemplarze tego działa testowano na niemieckich, włoskich oraz kanadyjskich Leopardach 1. Ostatecznie nie zostało wprowadzone do użycia na pojazdach tego typu. Berger Panzer II to czołg pogotowia technicznego zbudowany w oparciu o Leoparda 1, wykorzystujący 75% części do niego. Wóz miał masę ponad 39 ton, wszedł do służby w 1936 roku. Wyposażono go w dźwig o udźwigu praktycznym 13 ton, a maksymalnym 20 ton. Dwie wyciągarki, podstawowa o sile 35 ton i pomocnicza o sile 2 ton. Na specjalnym uchwycie, nad przedziałem napędowym, wóz jest w stanie transportować zapasową jednostkę napędową. W sumie wyprodukowano 596 wozów. Berger Panzer 2A2 to zmodernizowany wariant czołgu pogotowia technicznego, wyposażony w specjalną podporę hydrauliczną, poprawiającą możliwości pokładowego dźwigu. Zwiększono szybkość działania wciągarki głównej oraz zmodernizowano system ochrony przed bronią ABC. Masa wozu wzrosła do 40 ton. Do tego wariantu w 1978 roku zmodernizowano 100 pojazdów wcześniejszej wersji. Pionier Panzer 1 to produkowany od 1968 roku czołg saperski, który powstał w oparciu o Berger Panzera II i jego wyposażenie.
Wóz otrzymał powiększony lemierz roboczy, świder do prac wiertniczych, który można wykorzystać w oparciu o dźwig pokładowy. Przy jego pomocy można wykonać otwory o średnicy do 70 cm i głębokości do 2 m. Dodatkowo pojazd jest wyposażony w zestaw spawalniczy oraz dysponuje możliwością przewozu materiałów niebezpiecznych, takich jak niewypały. W związku z faktem, że wojska pancerne uznawały istniejącego pionier pancera za niewystarczającego, rozpoczęły się prace nad poszukiwaniem jego następcy. W 1972 roku rozpoczęto program Gepanzerte Pionier Maschine, w którym udział wzięły dwie firmy prezentujące swoje konstrukcje. Każda z nich oparta była o podwozie Berger Panzera 2A1. Pierwszy pojazd otrzymał oznaczenie GPM-1 EWK, co było rozwinięciem słów Eisenwerk Kaiserslautern. Był ważącym 57 ton wozem, którego głównym narzędziem były dwa teleskopowe ramiona umieszczone na prawej i lewej stronie pojazdu, każde z wyższą koparki i o zakresie ruchu 195 stopni. Układ ramion wymusił umieszczenie centralnie niewielkiej nadbudówki, w której znajdowała się trzyosobowa załoga. Tam również zainstalowano wciągarkę o udźwigu 35 ton. Teleskopowe ramiona koparki mogą być również używane jako dźwigi. Na przodzie pojazdu zamontowano opuszczany lemierz, którego zadaniem było dodatkowo stabilizować wóz w trakcie pracy ramion. Drugi pojazd, oznaczony jako GPM-2 MAK, od skrótu Maschinenbau Kilonia, był ważącym 55 ton pojazdem wyposażonym w obrotową wieżyczkę, w której znajdował się dowódca oraz operator sprzętu. Na wieży ustawiono potężne ramię hydraulicznej koparki, której wydajność wynosiła około 300 m sześciennych na godzinę. Po prawej i lewej stronie przodu kadłuba znajdują się składane łopaty nożycowe o średnicy 3,75 m, które utrzymują pojazd w miejscu i zapobiegają jego przemieszczaniu się w trakcie pracy. Dodatkowo pojazd był wyposażony w wyciągarkę o udźwigu 35 ton. Oba prototypy poddano próbom w latach 1976-1980 i ich wyniki były niekorzystne dla obu pojazdów. Były za ciężkie, a ich urządzenia pracujące zbyt skomplikowane. Ostatecznie zdecydowano się na modernizację Pionier Panzera 1. Pionier Panzer 2 to rozwojowy wariant czołgu saperskiego, który do służby w Bundeswehrze wszedł w 1989 roku. Pojazdy powstawały na skutek konwersji Berger Panzerów 2 oraz Pionier Panzerów 1. Teleskopowy dźwig zastąpiła koparka wyposażona w łyżkę o pojemności 1 m sześciennego. Do jej ramienia przyłączony jest hak umożliwiający podnoszenie ciężarów o masie do 7,7 tony. Pojazd może pracować w wodzie do głębokości 2 m 25 cm, a ramię koparki może być obsługiwane zdalnie w pewnej odległości od pojazdu. Uzupełniono wyposażenie optyczne wozu tak, by ułatwić wykorzystanie narzędzi saperskich bez konieczności opuszczania pojazdu. W ten sposób przebudowano 140 wozów. Ich jedynym zagranicznym użytkownikiem jest Kanada, która zakupiła 9 sztuk. Leopard 1 czołg do nauki jazdy to przebudowany standardowy pojazd, który przekształcono w wóz do nauki jazdy. W latach 1978-1979 konwersji poddano 60 wozów. Wieżę zastąpiono specjalnie przeszkloną i wyposażoną w atrapę uzbrojenia konstrukcją. W środku pojazdu znajdowało się trzech kursantów. Jeden na stanowisku kierowcy, dwóch w wieży. Czwartym członkiem załogi był instruktor, który miał możliwość ze swojego stanowiska kontrolować każdy system pojazdu. Biba to czołg mostowy produkowany od 1975 roku, wyposażony w znajdujący się z przodu kadłuba lemierz oraz znajdujące się również w przedniej części pojazdu ramię podnoszące most. Drugie takie ramię zamontowano z tyłu pojazdu. Aluminiowa konstrukcja mostu ma w sumie 22 metry długości i umożliwia przekraczanie przeszkód o maksymalnej szerokości 20 metrów. Most składa się z dwóch części i wytrzymuje obciążenie 50 ton lub 60 ton obciążenia krótkotrwałego. Biba był pierwszym mostem czołgowym, który rozkładał most w poziomie, a nie w pionie, jak większość konstrukcji tego typu. To ułatwia ukrycie procesu przeprawowego przy pomocy przeszkód terenowych. Na podwoziu Leoparda 1 montowano również zestaw mostu czołgowego kolejnej generacji, czyli Legwana. Stanowi on rozwinięcie koncepcji Biba. Ma możliwość przenoszenia dwóch kombinacji przęseł, albo jednego 26-metrowego mostu, albo dwóch pojedynczych po 14 metrów każdy. Jest możliwe połączenie tych dwóch rodzajów przęseł, przez co można otrzymać przeprawę o długości 35 metrów.
Przęsła te mają nośność ponad 72 tony dla pojazdów gąsienicowych. Mosty Legwan domyślnie integruje się z podwoziem Leoparda 2, jednak na zamówienie Belgii, Grecji oraz Turcji umieszczono je na podwozie Leoparda 1. Leopard 1 Matador to eksperymentalny zestaw przeciwlotniczy tworzony w ramach programu MBT-70. W autonomicznej wieży opracowanej przez Rheinmetalla znajdowały się dwa radary – śledzenia celu i prowadzenia ognia Albis, umieszczony z przodu wieży, i wykrywania celu MPDR-12 z obrotem kołowym umieszczony z tyłu dachu wieży. Głównym uzbrojeniem pojazdu były dwa 30 mm automatyczne działa Rheinmetall mające szybkostrzelność na poziomie 700-800 strzałów na minutę i amunicję w ilości 400 nabojów. Oba działa umieszczono wewnątrz przestrzeni wieży. Prędkość obrotu wieży wynosiła około 100 stopni na sekundę. Ostatecznie pojazd przegrał konkurencję z zestawem Gepard. Gepard to budowany od 1973 roku na podwoziu Leoparda 1 lufowy zestaw przeciwlotniczy. Zabudowano na nim autonomiczną wieżę wyposażoną w dwie armaty przeciwlotnicze KDA kalibru 35 mm o zasięgu skutecznego ognia 4000 m. Cele wykrywane są przez okrężną antenę MPDR-12 pracującą w paśmie S o zasięgu obserwacji wynoszącym 16 km. Ogień prowadzony jest przy pomocy doplerowskiego radaru firmy Siemens Albis pracującego w paśmie Q o zasięgu 15 km. W tym wariancie wyprodukowano 195 wozów. Kolejne 225 powstało w wariancie B2L, który dodatkowo został wyposażony w dalmierz laserowy. BRTL to holenderski wariant zestawu przeciwlotniczego, który wyposażony jest w holenderską elektronikę, na którą składał się radar obserwacji okrężnej Holland Signal, pracujący w paśmie X o zasięgu 15 km. W przedniej części wieży ulokowano radar śledzący tego samego producenta, działający w paśmie XK o zasięgu 13 km. BARV HIPPO to wyprodukowany w 2003 roku w przedsiębiorstwie Alvis Moelv pojazd, którego głównym zadaniem jest współpraca z oddziałami desantowymi. Jest używany do przepychania barek o wyporności do 240 ton oraz przeciągania po dnie pojazdów o masie do 50 ton. Za jego bazę służył czołg Leopard 1A5. W trakcie przebudowy usunięto wieżyczkę i zastąpiono ją wysoką nadbudówką, w tym przypadku przypominającą sterówkę małego statku. Postanowiono zachować oryginalny silnik, zmieniono jednak skrzynię biegów. Obniżono przełożenie, przez co zmniejszona została prędkość pojazdu z 65 km na godzinę do 32 km na godzinę. Natomiast siła pociągowa wzrosła do wartości 250 kN. Pozostałe zmiany obejmowały zamontowanie dodatkowych platform roboczych, wydłużenie wlotów powietrza czy dodanie silnika pomocniczego. Zmiany te miały bezpośredni wpływ na wzrost masy do 50 ton. Głębokość brodzenia tak zmodyfikowanej jednostki wynosi 2,95 m. Aktualnie w służbie znajduje się 8 pojazdów tego typu. 4 w służbie brytyjskiej i 4 w służbie holenderskiej. OF-40 ARV to zbudowany na podwoziu OF-40 pojazd zabezpieczenia technicznego o masie 45 ton z 4-osobową załogą wyposażony m.in. w żuraw o maksymalnym udźwigu 18 ton, wyciągarkę o uciągu 35 ton, lemierz oraz warsztat spawalniczy. W 1977 roku firma Otto Mellara rozpoczęła pracę nad projektem samobieżnej haubicy opartej o kadłub czołgu OF-40, która miała być skierowana wyłącznie na eksport. Jej głównym uzbrojeniem miała stać się opracowana wspólnie przez Niemców, Włochów i Brytyjczyków haubica FH-70 kalibru 155 mm. Produkcję dział rozpoczęto w 1982 roku, a głównym odbiorcą stała się Libia, która zamówiła 210 sztuk. Ottomatic to system przeciwlotniczy, który stanowił własne przedsięwzięcie włoskiego konsorcjum z firmą Otto Mellara na czele. Prace nad pojazdem rozpoczęły się w 1979 roku i przewodnią ich myślą było stworzenie systemu przeciwlotniczego, którego głównym zadaniem było porażenie wrogich śmigłowców, zanim te będą w stanie odpalić własne środki przeciwpancerne, czyli w tych czasach mowa była o zasięgu na poziomie 3-4 km. Jako uzbrojenie główne zdecydowano się użyć właśnie opracowywanego działa kalibru 76 mm o długości lufy 62 kalibrów Otto Breda Super Rapido, która umożliwiała porażenie celów w odległości 6-7 km od pojazdu.
W wieży umieszczono radar wyszukiwania SMA VPS A05 o zasięgu około 15 km przeciwko samolotom i 8 km przeciwko śmigłowcom w zawisie. Jednostką kierowania ogniem był radar SMA VPG A06 pracujący w paśmie K. System wieżowy był możliwy do osadzenia zarówno na kadłubie OF-40, jak i na standardowym Leopardzie 1. Projekt przekreślił koniec zimnej wojny. Zbudowano dwa prototypy. W 1978 roku na podstawie umowy z holenderską firmą Signal Krauss Maffei ukończyło studium wykonalności, którego celem było zbadanie możliwości zamontowania obrotowej wieży mieszczącej rakiety ziemia-powietrze wraz z systemem obserwacji i naprowadzania. Całość planowano osadzić na zmodyfikowanym podwoziu czołgu podstawowego Leopard 1. Rozważano trzy różne typy pocisków, które planowano osadzić w wieży CA-1 pochodzącej z zestawu Gepard. W pierwszym wariancie planowano użycie rakiet zestawu Roland we właściwie niezmienionej wieży CA-1. Ogółem zaplanowano, że cały system będzie przenosił 10 gotowych do strzału pocisków przeciwlotniczych. Oprócz tego w celach samoobrony zaproponowano dwa karabiny maszynowe FN kalibru 7,62 mm i dwa pociski przeciwpancerne Swingfire. W dachu wieży standardowy peryskop strzelca został zastąpiony przez optoelektroniczny moduł śledzenia pocisków. W kolejnej koncepcji wieża CA-1 pozostała praktycznie niezmieniona. Boczne działa 35 mm zostały zastąpione przez wyrzutnie rakiet. Każda wyrzutnia zawierała 5 brytyjskich pocisków ziemia-powietrze Rapier gotowych do odpalenia. Środki samoobrony, które przewidziano w tym wariancie, były identyczne jak zaproponowane w koncepcji Roland. Ponownie standardowy peryskop strzelca został zastąpiony przez optoelektroniczny moduł śledzenia pocisków. Kolejny wariant przewidywał zastosowanie lekkiej naddźwiękowej rakiety ziemia-powietrze Chaparral, która jest pochodną pocisku powietrze-powietrze Sidewinder AIM-9D i nie wymaga naprowadzania po wystrzeleniu, gdyż w tym celu służy głowica samego pocisku. 8 pocisków Chaparral, 4 po każdej stronie, można było umieścić w opancerzonych wyrzutniach na niemal standardowej wieżyczce CA-1. Ponownie w celach samoobrony w koncepcji uwzględniono dwa pociski przeciwpancerne Swingfire. Ponieważ śledzenie celu było zbędne ze względu na namierzanie pocisków podczerwieni przez samą głowicę, peryskop pozostał standardowym, potrzebny był tylko dodatkowy adapter do naprowadzania pocisków Swingfire. Niezależnie od wcześniej opracowywanych projektów, w 1982 roku pojawiła się kolejna koncepcja wykorzystania Leoparda 1 jako nośnika systemu przeciwlotniczego. Przy czym w tym wypadku sięgnięto po kadłub Berger Panzera. Tym razem planowano wykorzystanie kompletnej wieży wyrzutni Roland 2 wraz z systemami radarowymi. Propozycja pozostała jedynie projektem. W 1995 roku Włosi podjęli próbę stworzenia prostego i właściwie bezkosztowego samobieżnego działa przeciwlotniczego. Dysponowano dużą ilością niewykorzystanych kadłubów Leopardów 1, jak i składowanych już w większości licencyjnych dział przeciwlotniczych Breda Bofors 4070. Konwersja nie otrzymała żadnego elektronicznego systemu wykrywania i naprowadzania działa na cel. Nie mamy informacji, jakie były plany względem tego pojazdu. Pancerhaubice GCT-155 to działo samobieżne wykorzystujące kadłub Leoparda 1, na którym zamontowano autonomiczną wieżę francuskiego systemu artyleryjskiego GTC uzbrojonego w armatohaubice kalibru 155 mm. Był to prywatny projekt zrealizowany w 1973 roku pomiędzy Krauss Maffei i GEAT w celu zademonstrowania i przetestowania kompatybilności wieży z kadłubem Leoparda 1. Wraz z opracowaniem systemu Panzerhaubice 2000 pojawiło się zapotrzebowanie na nowy pojazd obserwacyjny dla jednostek artylerii. Zdecydowano się wykorzystać do tego celu kadłub i zmodyfikowaną wieżę Leoparda 1A5. W pojeździe zamontowano nowe łącze radiowe do transmisji głosu i danych, SEM 80x90, system nawigacji MAPS, system kierowania ogniem Kefla, GPS, system dowodzenia i kierowania walką MCS-2000M. Pojazd powstał w 1997 roku, zbudowano dwa prototypy, jednak szybko, ze względów ekonomicznych, jego program został skasowany. W Grecji dokonano modernizacji standardowego Leoparda 1V poprzez dodanie pługu Pearson Full White Mine Plow, który służy do usuwania ukrytych lub zakopanych min oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych znajdujących się na drodze pojazdu. Rozkładane przedłużenia pługa po każdej stronie systemu zapewniają, że miny są przesuwane znacznie poza szerokość oczyszczonych torów. Działo zostało usunięte, prawdopodobnie w celu zmniejszenia masy, a co za tym idzie, zmniejszenia naprężeń w zespole napędowym i zawieszeniu.
Leopard Vincent ARV to zamówiona przez Danię modernizację Berger Panzera II. W pojeździe zamontowano silnik o mocy 1000 koni mechanicznych, żurawą dźwigu 30 ton, główną wyciągarkę o mocy 35 ton. Poprawiono osłonę balistyczną pojazdu do poziomu 5 stanak, a przeciwminową do poziomu 3. Jednak można ją zwiększyć poprzez implementację pancerza dodatkowego. W sumie zamówiono 5 wozów. Dwa pojazdy w 2009 roku dostosowano do użycia pługów przeciwminowych Persona. Leopard 1 MW to opracowany przez niemiecką firmę FFG wariant czołgu saperskiego. Z pojazdu zdemontowano wieżę. Na kadłubie osadzono dwie platformy. Większą, znajdującą się z przodu i zajmującą 2/3 długości kadłuba, na niej można było pomieścić dwie wiązki wykonanej z tworzyw sztucznych faszyny. Druga, mniejsza platforma znajdowała się z tyłu i mieściła jedną wiązkę. Faszyna jest zrzucana poprzez podniesienie platform przed pojazd, wiązki przednie, i za pojazd, wiązka z platformy tylnej. Dodatkowo wóz jest wyposażony w pług przeciwminowy Persona. W 1983 roku Niemcy rozpoczęli pracę nad nowym pojazdem, który miał realizować zadania przeciwpancerne i przeciwśmigłowcowe. Początkowo bazował na podwoziu Panzerhaubitze 70, gdy ostatecznie osadzono go na podwoziu Leoparda 1. Z wozu usunięto wieżę i zamontowano nową, której podstawowym elementem było rozkładane ramię podnoszące broń i czujniki na wysokość maksymalnie 12 metrów. Uzbrojeniem głównym były pociski HOT 3 i Stinger. Celownik był połączony ze stanowiskiem strzelca, które znajdowało się w kadłubie i który to kierował pociskami za pomocą monitora telewizyjnego. W 1987 roku został wybrany jako zwycięzca w konkursie na nowy niszczyciel czołgów i Bundeswehr planowała zakupić 300 pojazdów. Jednak z faktem zakończenia zimnej wojny program anulowano na początku lat 90. po zbudowaniu tylko jednego prototypu. Najprawdopodobniej jako jedną z propozycji w ramach programu Jagdpanzer Panther przedstawiono możliwość zintegrowania kompletnego modułu systemu ADATS ze zmodernizowanym podwoziem Berger Panzera II. Moduł miał mieć zdolność podnoszenia pocisków do góry na wysokość około 10 metrów na specjalnym teleskopowym ramieniu. Ostatecznie nie wyszedł poza stadium projektu. Trilateral Versuchssteiger Jagdpanzer był wspólnym dziełem Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, które rozwijano w latach od 1991 do 1995 i był on bezpośrednim kontynuatorem projektu Jagdpanzer Panther. Celem projektu było stworzenie opancerzonego i wysoce mobilnego niszczyciela czołgów, który był wyposażony w wysuwaną platformę dla przeciwpancernych pocisków kierowanych Trigat. Podniesienie platformy powinno umożliwić lepsze rozpoznanie pola bitwy i umożliwić pojazdowi niszczenie celów z większej odległości, unikając jednocześnie ostrzału wroga. Wóz ważył 41,5 tony. Maszt można było rozłożyć na wysokość 12,5 metra w mniej niż 30 sekund. Platforma rakietowa była sterowana z wnętrza kadłuba, a znajdowało się na niej 8 wyrzutni pocisków Trigat. Ostatecznie wóz nie wszedł do produkcji seryjnej, ale sam pocisk stał się uzbrojeniem śmigłowców Tiger. W 1990 roku Bundeswehr przeprowadziła testy w ramach programu VT-2000, w ramach do którego chciano uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dwuosobowa załoga jest w stanie efektywnie prowadzić działania bojowe wozu pancernego. Na potrzeby tego testu przygotowano dwa eksperymentalne pojazdy. Jeden oparty o Leoparda 2 był docelowo platformą testową, drugi oparty o Leoparda 1 miał posłużyć do szkolenia załogi czołgu docelowego w zakresie wykorzystania urządzeń, które na tym wozie docelowym miały się znaleźć. MRPV to zbudowany w 1999 roku prototyp pojazdu do rozminowywania terenu opracowanego przez konsorcjum norweskich firm. Wyposażono go w brytyjski system rozminowania Aardvark oraz sprzęt elektroniczny wspierający niszczenie materiałów wybuchowych. Planowano zakup 7 takich pojazdów, jednak ostatecznie w 2002 roku program anulowano. Racket System 80 to efekt brytyjsko-niemiecko-włoskiego programu, który miał doprowadzić do powstania wyrzutni rakiet taktycznych zdolnej do prowadzenia ognia na odległości 80-90 km. I równocześnie zdolnego do wykorzystywania różnorodnej amunicji. Pojazd pierwotnie planowano w konfiguracji 12-prowadnicowej, ostatecznie powstał prototyp 6-prowadnicowej wyrzutni rakiet kalibru 280 mm. Całość ustawiono na podwoziu Leoparda 1.
Powstał prototyp tego pojazdu, sam program jednak został skasowany pod koniec lat 80. na rzecz tańszego rozwiązania, czyli modernizacji używanych zestawów rakietowych do wariantu Lars 2. W 2021 roku zaprezentowano demonstrator technologii chilijskiej wyrzutni MLRS opartej o kadłub Leoparda 1V. Z pojazdu zdemontowano uzbrojenie główne, a na dachu wieży zamontowano dwa moduły lokalnie opracowanej wyrzutni rakiet Tralkan, każdy z 20 rakietami kalibru 70 mm. Pojazd jest wstępem do prac nad zestawem mającym przenosić pociski kalibru 122 mm, który ma być oparty również na podwoziu Leoparda 1V. Leopard 1 produkowany był w latach 1965-1984 w niemieckiej firmie Krauss Maffei oraz na licencji we włoskiej firmie Otto Mellara. W sumie zbudowano 6565 egzemplarzy tego wozu oraz pojazdów specjalistycznych opartych na jego kadłubie. Informacje o aktualnych i byłych użytkownikach właśnie Wam się wyświetlają. Mimo tego, że Leopardy 1 znajdowały się w służbie wielu krajów i to od lat 60., to na debiut bojowy musiały czekać bardzo długo. Pierwsze w walce miały się wykazać wozy duńskiego kontyngentu ONZ w wojnie domowej w Jugosławii. W sierpniu 1993 roku duński parlament wyraził zgodę na wysłanie do Jugosławii 10 czołgów Leopard 1. Miały one działać w ramach drugiego Nordbat, na który składały się siły norweskie, duńskie i szwedzkie. Już 29 sierpnia w okolicy Tuzli wozy te zwarły się w nocnej walce z pojazdami serbskimi. Tego dnia Serbowie otworzyli ogień w stronę szwedzkiego posterunku Tango 2, a jako wsparcie wezwano duńską kompanię, która około godziny 22 w sile dwóch plutonów, pierwszego i drugiego, oraz wozu dowódcy kompanii wyruszyła w stronę strefy walki. Po dotarciu w okolicy miejscowości Kalesia kolumna sił ONZ znalazła się pod ogniem artylerii, moździerzy oraz dział automatycznych, raportując równocześnie, że w ich stronę odpalono pociski rakietowe. Czołowy pierwszy pluton ruszył w stronę miejscowości z zadaniem przedostania się do posterunku Tango 2, który znajdował się na północ od Kalesji. Drugi pluton pozostał na pozycji wyjściowej jako wsparcie ogniowe. W związku z dużym ryzykiem zaminowania obszaru, Duńczycy z pierwszego plutonu byli zmuszeni do trzymania się drogi. Wkrótce znaleźli się pod ogniem serbskich rakiet przeciwpancernych. Dwa wozy plutonu skręciły ostro w stronę posterunku Tango 2, a trzeci wóz plutonu wraz z wozem dowódcy kompanii zostały w zabudowaniach osady. Znajdując się pod ciężkim ogniem Serbów, Duńczycy decydują się na odpowiedź. Nie do końca jest jasne, czy rozkaz wydał dowódca batalionu, dowódca kompanii, czy dowódca drugiego plutonu. Jedno jest pewne. Ogień pojazdów drugiego plutonu uciszył skutecznie ogień serbskich rakiet przeciwpancernych. W tym czasie dwa czołgi pierwszego plutonu zajęły pozycję przy posterunku Tango 2. Zadanie zostało wykonane, a ostrzał przeciwnika ustał. Dowództwo podjęło decyzję o wycofaniu pojazdów znajdujących się w Kalesji na pozycje wyjściowe. Wtedy ogień serbski rozpętał się na nowo. Duńczycy skutecznie odpowiedzieli ogniem. O godzinie pierwszej w nocy wszystkie wozy z Kalesji bez żadnych strat dotarły na pozycje wyjściowe. Duńczycy w trakcie starcia wystrzelili łącznie 72 pociski kalibru 105 mm. Efektem tego starcia, według szacunków duńskich, była likwidacja około 150 żołnierzy przeciwnika, zniszczenie punktu obserwacyjnego, uszkodzenie składu amunicyjnego, zniszczenie jednego działa oraz uszkodzenie trzech czołgów T-55. Serbowie przyznali się do straty tylko 9 żołnierzy. Drugi raz duńskie Leopardy wzięły udział w walce dnia 25 października 1994 roku w ramach operacji Amanda. Wtedy to w pobliżu Gradacza siły drugiego Nordbatu obsadzały punkt obserwacyjny S-01, który został zajęty przez siły serbskie. Do jego odbicia zmontowano zespół uderzeniowy złożony z plutonu piechoty ze szwedzkiej 9. Kompanii Piechoty Zmechanizowanej oraz plutonu duńskich Leopardów 1. Całość wspierana była przez jordańską artylerię. W trakcie akcji siły ONZ napotkały opór wojsk serbskich. Duńczycy zostali ostrzelani przez czołg T-55 należący do bośniackich Serbów, w efekcie czego jeden z Leopardów został nieznacznie uszkodzony. Czołgi sił ONZ odpowiedziały ogniem, niszcząc jedno działo bezodrzutowe i wyłączając T-55 z akcji. Leopardy wystrzeliły łącznie 21 pocisków kalibru 105 mm. Leopardy uczestniczyły w misji NATO w Kosowie.
Wzięło w niej udział 5 kanadyjskich Leopardów C1 wyposażonych w ceramiczny pancerz Mexas. Ostatecznie nie wzięły udziału w walce, a najgroźniejsze incydenty miały miejsce z uczestnictwem rosyjskich BTR-ów. Pewnej nocy doszło do następującego incydentu. Załoga BTR-u była pijana. Jadący od strony rosyjskiej transporter BTR-80 pędził z pełną prędkością w kierunku kilku Kanadyjczyków i oddalił się dopiero wtedy, gdy jeden z Leopardów, który był na miejscu, wycelował w jego stronę swoje główne uzbrojenie. Kanadyjczycy mogli wtedy obserwować, jak załoga zostaje przechwycona przez innych rosyjskich żołnierzy, wyciągnięta z pojazdu, pobita i wywieziona. Oprócz pojazdów kanadyjskich udział wzięły w operacji NATO w Kosowie również wozy duńskie oraz belgijskie. Kanada używała swoich Leopardów 1C2 w walkach w Afganistanie w latach 2006-2011. W 2006 roku wysłano tam 15-czołgowy szwadron wraz z 4 Bergerpanzerami 2 oraz 4 Pionierpanzerami 2. Wszystkie czołgi otrzymały dodatkowe opancerzenie ceramiczne Mexas M. Wzmocniono pancerz dna pojazdu oraz na potrzeby działań wojennych i teatru tych działań zamontowano system klimatyzacji oraz osłony termiczne. Pojazdy były gotowe do działania od początku grudnia 2006 roku, pierwotnie realizując działania obronne, czyli osłaniając ogniem działania w okolicy bazy czy wchodząc w skład sił szybkiego reagowania. Od 19 grudnia 2006 roku rozpoczęły funkcjonowanie w ramach akcji ofensywnych, tworząc wraz z kompanią piechoty oraz inżynierami zgrupowanie bojowe, którego zadaniem było rozbijanie powstańców w strefie kanadyjskiej odpowiedzialności. Czołgi w tych działaniach nigdy nie funkcjonowały samodzielnie. Zawsze odbywało się to w ramach działania broni połączonych. Dowódca czołgów rutynowo dowodził w fazie natarcia i przełamania. Dowódca piechoty w trakcie walki bezpośredniej i oczyszczania terenu. Świadectwem ogromnego wkładu czołgów w operacje przeciwpowstańcom i dużego na nie zapotrzebowania w całym kanadyjskim obszarze odpowiedzialności był fakt, że szwadron był rutynowo dzielony na mniejsze elementy i dołączany do każdej kompanii piechoty. Mimo obaw przed wysłaniem czołgów wyrażanych przez część ekspertów, gdyż miały one jakoby zwiększać szanse na porażenie celów cywilnych, zauważono skutek zupełnie odwrotny. Wozy wyposażone w precyzyjny system kierowania ogniem skutecznie eliminowały wskazane cele na dystansach do 4000 metrów, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na wsparcie powietrzne czy ogień artyleryjski i tym samym doprowadzając do zmniejszenia strat wśród cywili i infrastruktury. Powszechnie używano pługów oraz trałów przeciwminowych, przez co w trakcie przemieszczania się kolumn zmechanizowanych czołgi pełniły funkcję maszyn torujących czy wręcz czasem trasujących nową, tymczasową drogę. W ten sposób wyruszający na misję bojową szwadron czołgów stawał się, posługując się słowami jednego z oficerów, pakietem oczyszczania drogi dla biednych ludzi, gdyż miny i ładunki nie były wykrywane, a usuwane fizycznie, co mogło powodować ich detonację i powiedzmy sobie było mocno ryzykowne. Przykładem tego typu akcji było wydarzenie z 7 maja 2007 roku, kiedy to kolumna prowadzona przez kanadyjskie czołgi została zaatakowana w rejonie bazy Hause Manat i wtedy prowadzący czołg otrzymał boczny ogień karabinowy oraz trafienia kilkoma pociskami RPG. Kanadyjczycy odpowiedzieli intensywnym ogniem, przepędzając przeciwnika. Okazało się, że pancerz wytrzymał i kolumna mogła ruszyć dalej. Między godziną 6 a godziną 12 na odcinku drogi o długości 1 km zespół bojowy miał w tym czasie 7 kontaktów ogniowych z wrogiem, w tym ze znaczną liczbą pocisków wystrzeliwanych z RPG przy każdym z tych kontaktów. Za każdym razem wozy NATO odpowiadały intensywnym ogniem. Obyło się bez strat, zabito 10 talibów. Tego typu działania stały się standardem w trakcie służby wozów w Afganistanie. Pod koniec maja 2007 roku intensywna eksploatacja doprowadziła do odesłania wielu pojazdów na mniejsze lub większe naprawy. Zwłaszcza, że w kadłubach pojawiły się mikropęknięcia wymagające głębszej interwencji. W czerwcu tego roku doszło do sytuacji, że dostępne do działań były jedynie 2 wozy. 20 czerwca 2007 roku w trakcie kolejnych działań ofensywnych jeden z kanadyjskich Leopardów 1 został porażony pociskiem z działa bezodrzutowego kalibru 82 mm. Pocisk przebił przedni pancerz i uderzył tuż obok magazynu amunicji. Obyło się bez strat w ludziach. 4 sierpnia 2009 roku powracający z patrolu oddział kanadyjski wpadł w zasadzkę. Prowadzący kolumnę Leopard 1, który był wtedy wyposażony w pułk przeciwminowy, albo trafił na minę, albo na IED. Wybuch był tak potężny, że kadłub czołgu podrzuciło do góry i obróciło o 45 stopni.
Od razu Kanadyjczycy dostali ostrzał z trzech stron. Po pierwszym zaskoczeniu udało się opanować zamieszanie i odpowiedzieć ogniem. Wezwano wsparcie artylerii. Ostatecznie Kanadyjczykom udało się wyrwać z zasadzki, rannych było 4 ludzi. W 2010 roku w szwadronie czołgów etatowo znajdowały się już tylko 2 Leopardy 1, pozostałe zostały zastąpione przez Leopardy 2. Często sama obecność czołgów oraz świadomość ich możliwości zniechęcała talibów do podjęcia walki z siłami NATO. Podstawowym problemem w trakcie misji była temperatura oraz zapylenie. Przy czym problem temperatury dotyczył zarówno przegrzewania się poszczególnych elementów mechanicznych czy elektronicznych, jak i odporności załóg. Modyfikacje wozów okazały się w tym zakresie niewystarczające. W związku z tym już w trakcie trwania misji wprowadzono różnorakie rozwiązania w tym zakresie. Począwszy od przeprowadzenia akcji albo wcześniej rano, albo w nocy, oczywiście w miarę możliwości, powodne kamizelki chłodzące dla członków załogi. Leopardy 1 wykorzystywano bojowo do 2011 roku, kiedy to Afganistan został opuszczony przez jednostki kanadyjskie. W ciągu 5 lat intensywnego użytkowania w sumie zniszczeniu uległy 3 C-2, a kolejnych 15 zostało uszkodzonych. W związku z przejściem wojny ukraińsko-rosyjskiej w kolejną gorącą fazę w lutym 2022 roku na Ukrainę zaczęło napływać wsparcie z krajów NATO. W lutym 2023 roku Niemcy, Dania i Holandia podjęły wspólną decyzję o dostarczeniu Ukrainie wozów Leopard 1. Ostatecznie zadeklarowano dostarczenie 160 wozów oraz kilkunastu pojazdów zabezpieczenia technicznego utworzonych na podwoziu Leoparda 1. Wozy inżynieryjne zadebiutowały bojowo w trakcie wiosennej ofensywy ukraińskiej na Zaporożu. Tam również potwierdzono pierwsze straty. 11 czerwca odnotowano zniszczenie pojazdu saperskiego Wisent 1 oraz uszkodzenie 24 lipca Bergerpanzera 2. W listopadzie 2023 roku pojawiło się pierwsze zdjęcie pokazujące ukraińskiego Leoparda 1 z założonym pancerzem reaktywnym Kontakt 1 na wieży i pancerzem nóż na przodzie kadłuba. W lutym 2024 roku Leopardy 1 były używane bojowo na kierunku Łymań-Kupiańsk w ramach 44. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Tam odnotowano trafienie ukraińskiego Leoparda 1. Zgodnie z informacjami ukraińskimi, pojazd został uszkodzony, a następnie udało się go ewakuować. Wydaje się, że na moment montażu tego filmu, czyli lipiec 2024 roku, na froncie znajduje się tylko ta jedna brygada wyposażona w wozy Leopard 1. 21 lipca pojawiło się zdjęcie uszkodzonego Bergerpanzera 2 z zamontowaną klatką antydronową. Samo wydarzenie miało jednak miejsce zapewne wcześniej.